Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. A jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również bardzo gorąco Was witam. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ale też do obserwacji mojego Instagrama. A w dzisiejszym filmie będą najlepsze perfumy arabskie, jakie posiadam w swojej kolekcji. Bardzo trudno mi było wybrać 15 zapachów, dlatego że mam ponad 30, a może i więcej perfum samych arabskich. I wszystkie są dobre, wszystkie bardzo lubię, dlatego że ja nie trzymam perfum, które mi się nie podobają. Jeżeli jakiś zapach nie przypadnie mi do gustu, to po prostu sprzedaję bądź oddaję. Więc bardzo, ale to bardzo ciężko było mi wybrać 15 takich top perfum, które uwielbiam, które bardzo mi się podobają, ale też wydaje mi się, że są to zapachy, które bardzo dobrze pachną, mimo tego, że nie kosztują tak dużo jak zapachy mainstreamowe czy niszowe, które one imitują, których są inspiracjami. Więc jeżeli taki film Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Na wstępie tylko powiem, że perfumy, które teraz Wam przedstawię, kupiłam sama. Ale jeżeli macie ochotę kupić odlewki, dekanty, niepełne flakony, perfum arabskich, ale też niszowych, to zachęcam Was do odwiedzenia sklepu internetowego zapachniści.pl, w którym znajdziecie odlewki, dekanty, niepełne flakony i na te odlewki, dekanty, niepełne flakony macie 10% zniżki na hasło Hanella. Można też kupić pełne flakony perfum, więc tutaj wybór pozostawiam Wam. Zanim pokażę Wam wszystkie 15 zapachów, to powiem Wam pokrótce o tym, jakie są moje spostrzeżenia na temat zapachów arabskich. Jeżeli chodzi o perfumy arabskie, to znam je od może 2 lat, tak mi się wydaje. Kupiłam pierwszy zapach może 2 lata temu, a może nawet trochę wcześniej. W każdym razie, jeżeli chodzi o rozwój, to wydaje mi się, że marki arabskie bardzo się rozwinęły i ich zapachy są coraz lepsze. Ale też są takie perfumy, które niestety albo odbiegają od mojego wyobrażenia, przed mojego o danym zapachu, albo są na przykład słabe, jeżeli chodzi o trwałość. Jeżeli chodzi o trwałość bądź moc, to tutaj jeżeli chodzi o zapachy arabskie, trzeba zaczekać, dlatego że często tak się zdarza, iż oni po produkcji od razu wysyłają perfumy do magazynów i do sklepów, więc czasami kupujemy zapach, który dziwnie pachnie, słabo pachnie, jesteśmy wkurzeni, że wydaliśmy pieniądze, a perfumy nie pachną. Trzeba im dać czas, trzeba zaczekać, bo zapachy arabskie z czasem nabierają mocy. Ale są też takie, które mocy nie nabierają, które mimo, że stoją na półce, to jednak no, nie są takie, jak bym oczekiwała, więc takie perfumy, które albo mi się nie podobają, albo jednak tej mocy nie nabierają, po prostu oddaję bądź sprzedaję, różnie to jest. W każdym razie wybór był trudny i te 15 zapachów naprawdę wybierałam kilka dni, tak żeby Wam już dokładnie powiedzieć, które perfumy są warte zakupu i które naprawdę bardzo mi się podobają. Pierwszy zapach, który Wam pokażę, mam od może kilku miesięcy i bardzo długo się zastanawiałam nad tymi perfumami. Wiele osób super się o nich wypowiadało, że jest to świetny zapach, że klon takich perfum, innych, że nie jest klonem żadnych perfum. Ale nuty zapachowe nie skłaniały mnie ku temu, żeby te perfumy kupić, dlatego że na Fragrantice były one wymieniane wśród podobnych, na przykład do Gris Charnel, do Liam Latafy, który to zapach miałam i sprzedałam, bo mi się nie spodobał, jak również do Versace Crystal Noir. No i tak się biłam z myślami kupić, nie kupić, w końcu się zdecydowałam, bo cena była bardzo dobra na ten zapach, no a bałam się, że po prostu z czasem będą droższe i mowa tutaj o perfumach marki Latafa, które się nazywają Musamam White on Tense. Perfumy, które niewątpliwie są odą do drzewa sandałowego. Tutaj tego drzewa sandałowego jest moc. Jeżeli ktoś nie lubi drzewa sandałowego, no to niestety zapach może mu się nie spodobać. Natomiast, szczerze Wam powiem, mimo że Versace Crystal Noir, woda toaletowa i perfumowana to nie moja bajka, to jednak te perfumy mnie uwiodły. Nie powiem, że mnie rozkochały w sobie, ale bardzo mi się podobają i podobają się otoczeniu. Co my tutaj mamy? Bergamotkę, przyprawy, pomarańczę, kokos, liang liang, ambroksan, mahoniowiec, drzewo sandałowe, piżmo i benzoes. Moc nut zapachowych i jak spojrzymy na nuty zapachowe, jeżeli ktoś nie lubi kokosa, nie lubi drzewa sandałowego w dużej ilości, to można się wahać, czy kupić, czy nie kupić. No niestety jest tego drzewa sandałowego sporo, ale jest ono takie kremowe, takie maślane, takie gęste
I nie przypomina mi ogórków, nie przypomina mi koperku. Właśnie na mojej skórze ono jest naprawdę przepiękne. I o ile nie przepadam za tą nutą zapachową w takiej dużej ilości, bo drzewo sandałowe w mniejszych ilościach jest w wielu perfumach, to tutaj one mi się podobają, one mnie intrygują. Na początku jak do mnie dotarły, to tak sobie myślałam, nie wiem, zostawić, nie zostawić, miałam mieszane uczucia. Natomiast teraz pomyślałam sobie, że nie, że ja ten zapach zostawię. Jeżeli chodzi o Fragrantikę, najwięcej osób twierdziło, że one są podobne do zapachu marki Louis Vuitton Stellar Times. Więc jeżeli znacie Stellar Times, Louis Vuitton, jeżeli Wam się te perfumy podobają, to prawdopodobnie ten zapach jest do nich podobny. Jeżeli chodzi o Gris Chanel, nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o markę Latafa i o perfumy Liam, to jest zupełnie inny zapach. Tamten był bardziej męski, tamten mi przeszkadzał. Natomiast te perfumy wydaje mi się, że są bardzo kobiece, eleganckie. Na każdą okazję, poza tym co jeszcze, one są świetne do layeringu. Można je łączyć z innymi perfumami i wzmacniać jakby jakość innych perfum. Jeżeli są takie banalne, nie wiecie czy je chcecie, czy nie chcecie, to spróbujcie połączyć właśnie z tym zapachem Musa Mam White On Tense od marki Latafa. Butelka ciekawa. Zresztą marki arabskie, jeżeli chodzi o butelki, to prześcigają się w pomysłach, jakby tutaj zaskoczyć i zachwycić konsumenta, więc tutaj też mamy węża, który dosyć ciekawie wygląda, ale najważniejsze jest środek. Powiem Wam tak, to nie jest też zapach tak mocno zmienny. On się tak bardzo, według mnie oczywiście, nie zmienia. Natomiast bardzo, bardzo ładnie, bardzo elegancko pachnie. Kokos tutaj nie przeszkadza, nie narzuca swojej obecności. Wszystko jest świetnie zmiksowane. Ja za kokosem też nie przepadam w perfumach, naprawdę musi być dobrze podany. I tutaj podanie tego kokosa jest bardzo dobre. Więc perfumy świetne, eleganckie i musiałam je pokazać wśród 15 zapachów najlepszych w mojej kolekcji. Kolejne perfumy również uwielbiam, to jest też marka Latafa, cieszę się, że kupiłam. Też długo się nad nimi zastanawiałam. Po opisach innych osób nie byłam pewna, czy ten zapach mi się spodoba. Dużo przeczytałam na ten temat, wielu youtuberów obejrzałam, filmików na YouTubie, tak żeby zastanowić się, czy ja ten zapach chcę, dlatego że kupowałam go w ciemno, podobnie jak poprzednio, które Wam powiedziałam. I ten zapach i poprzedni to są uniseksy. Natomiast wydaje mi się, że to są zapachy damskie, znaczy bardziej skręcające według mnie w damską stronę. No ale nie będę Was już dłużej trzymać, mowa tutaj o perfumach marki Latafa, które się nazywają Lin. Krótka nazwa, butelka przepiękna, bardzo ciężka. Nawet teraz jak ją trzymam, to powiem Wam szczerze, ciężar tej butelki odczuwam. I to jest zapach z kolei inny. Tutaj mamy mango, które jest podane na chłodno, na wytrawnie. Jest pewna doza słodyczy, ale ona jest bardzo delikatna i ona bardziej pochodzi od kwiatów. Mamy tutaj mango, tuberozę, różowy pieprz, imbir, jaśmin, mamy osmantus, czarny pieprz i powiem Wam szczerze, że po nutach zapachowych to nie wiem, czy te perfumy by mi się spodobały. Natomiast jak kupiłam, a też mówię, zastanawiałam się długo, doszłam do wniosku, że jak ja mogłam tych perfum nie kupić wcześniej. Bardzo, ale to bardzo je lubię. Zresztą ja o nich już Wam mówiłam. Jest to zapach elegancki, przepiękny. One nawiązują później, jak już dojdzie ta kwiatowość, bo na początku mamy to mango, mamy pieprz, rzeczywiście jest pewna ostrość, później dochodzą kwiaty. I jak dochodzą kwiaty, zapach robi się piękny. Pachnie tak, jakby kosztował dużo więcej niż kosztuje. I mnie przypomina J'adore L'Or. No takie są moje skojarzenia. Na powietrzu przepięknie pachnie, dochodzi do nas ekstra taki elegancki zapach. Pytają mnie ludzie, czym pachnę, co to jest, bo powiem Wam szczerze, że chyba ciężko jest znaleźć takie perfumy w mainstreamie. Są pewne nutki męskie, wydaje mi się, że panowie też mogą sięgnąć. Na męskiej skórze one mogą pachnieć inaczej, natomiast na damskiej, na mojej jest to elegancki zapach, przepiękny. Bardzo mi się podoba, bardzo go lubię i też musiał się znaleźć w 15 najlepszych perfum arabskich z mojej kolekcji. Kolejne perfumy od pierwszego powąchania spodobały mi się niesamowicie. Też kupiłam w ciemno, nie żałuję. A mowa tutaj o perfumach marki Paris Corner i Fagat, które są zainspirowane zapachem Yves Saint Laurent Baby Cat. Nie było takiego momentu, żeby ten zapach mi się nie spodobał. Zużyłam odlewkę 10-mililitrową, bo ja kupiłam jej, już nie pamiętam, jakoś tak bliżej chyba wiosny albo zimą. W każdym razie 10 ml zużyłam i teraz jesienią, zimą będę po nie sięgać. To są perfumy nie dla każdego, dlatego że jest to zapach troszkę przyprawowy, troszkę żywiczny, słodki, drzewny. I tutaj mamy dwa rodzaje pieprzu. Elemi, olibanum, szafran, wanilię, zamsz i cedr.
Nuty zapachowe wskazują na to, że jest to zapach męski, bardziej skłania się właśnie w męską stronę. Natomiast to jest rewelacyjny unisex, to są perfumy dla pań, zresztą pewnie wiele osób zna te perfumy, które lubią tego typu zapachy, takie gęste, właśnie żywiczne, otulające, z wanilią, słodkie, ale też z pazurem, troszkę pieprzne, troszkę przyprawowe, piękne, po prostu piękne. Wiem, że są podobne do Baby Cat. Wiem, że wiele osób twierdzi, że bardzo dobry zamiennik, bardzo dobry klon i ja się cieszę, że mam te perfumy, bo tak jak zauważycie za chwilę po wszystkich tych moich zapachach, że ja lubię różne nuty zapachowe, różne profile zapachowe, różne perfumy. Nie mam jednego sprecyzowanego profilu zapachowego, więc ten zapach kocham, pięknie na mnie wybrzmiewa, na mężu również, ale powiem Wam szczerze, że to jest taki zapach, który troszeczkę inaczej pachnie na męskiej skórze, trochę inaczej na damskiej, więc Rif Agat Paris Corner to też perfumy, które są jednymi z najlepszych w mojej kolekcji. Zapach, który za chwilę Wam pokażę, mam już od dawna. To jest chyba jeden z pierwszych zapachów arabskich, które posiadałam w swojej kolekcji. Później się już potoczyło i tych perfum przybyło więcej. A mowa tutaj o perfumach tanich, bo jest to marka Maison Alhambra i zapach nazywa się Infini Rose. Jest to inspiracja, jest to klon z zapachem Initio Atomic Rose. Powiem szczerze, że nie znam zapachu Atomic Rose, więc nie powiem Wam, czy jest podobny, czy niepodobny. W każdym razie ja te perfumy bardzo lubię. Jest to również unisex. Mamy tutaj różowy pieprz, bergamotkę, hedionę, różę, jaśmin, bursztyn, wanilię. Perfumy różane, to trzeba powiedzieć, że jest to róża, ale ja tak powiem szczerze, nie wszystkie różane zapachy do mnie przemawiają, nie wszystkie różane zapachy lubię. To musi być naprawdę piękny zapach, żebym go polubiła. Natomiast tutaj ta róża jest bardzo ładnie podana, troszkę pieprznie, troszkę słodko, troszkę waniliowo. Jest to taka róża nie konfiturowa zbyt mocno, nie bordowa, nie gotycka, nie róża taka zbyt z kolei świeża, tylko taka w punkt. Czujemy tutaj szafran z różą i on bardzo ładnie wybrzmiewa. Nie jest to szafran taki zbyt mocny, taki przytłaczający. Mimo że unisex, to ten zapach wydaje mi się też bardziej kobiecy. I one po takim dłuższym odstaniu wydaje mi się, że nabrały głębi, bo wcześniej były takie bardziej liniowe. No nie są one zbyt zmienne. Nie jest to taki zapach głęboki jak zapachy niszowe. Na pewno ta jakość nie będzie taka sama. Natomiast użyte globalnie i ten powiew gdzieś tam do kogoś doleci, to na pewno zwrócą uwagę na to, czy pachniecie. Jest tutaj troszeczkę tego dymu lekkiego. Nie jest taki mocno dymny zapach. Bardzo ładny. On troszeczkę przypomina Delinę, ale to nie jest absolutnie to samo. On jest wymieniony wśród zapachów podobnych do Deliny, Parfums de Marly, ale to nie jest absolutnie to. Zapach przepiękny. Jeżeli lubicie zapachy różane, gorąco polecam. Zastanawiałam się nad dwoma różanymi. Ten i jeszcze inny, ale jednak wybrałam ten, bo ten wydaje mi się zdecydowanie lepszy. Bardzo ciekawe perfumy, bardzo eleganckie, różane, ale też nieprzesadnie. Gorąco polecam miłośników zapachów z różą. Ten zapach, który za chwilę Wam pokażę, kupiłam z polecenia na YouTubie. Zresztą ja wiele perfum tak kupuję, więc to nie jest u mnie nowość. Ale te też były chyba kupione jako jedne z, może nie z pierwszych, ale już dawno je mam. To jest Paris Corner, ale taka marka córka, która się nazywa Killer Oud i zapach nazywa się Night of Arabia. Powiem Wam szczerze, że uwielbiam te perfumy. To jest zapach zainspirowany perfumami Byredo, Black Saffron. W tej chwili już jest sporo klonów. Wtedy jak je kupowałam, to chyba tych klonów nie było zbyt dużo. Natomiast teraz już można dostać inne klony. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja się nie spieszę z kupnem innych, dlatego że ten bardzo mi się podoba. No chyba, że mi się skończą, to wtedy kupię inny. Przepiękny zapach. Mamy tu szafran, melo, mamy jagody jałowca, różę, fiołek, skórę, malinę, kaszmir i wetyverię. Brzmi może tak egzotycznie, może niektórzy powiedzą, a to chyba nie dla mnie, ale ten zapach trzeba przetestować, żeby stwierdzić, czy jest dla Was, czy nie. Wyczuwam tutaj mocną malinę, wyczuwam delikatną różę, szafran z jagodami jałowca tworzą bardzo ciekawy vibe. Naprawdę perfumy są przepiękne, na początku były słabe, natomiast w tej chwili nabrały mocy i dosyć dobrze się utrzymują, chociaż nie jest to taki killer zapachowy, nie stworzycie tutaj mega projekcji tymi perfumami, natomiast będzie od Was wyczuwalny i pewnie wiele osób będzie pytało, czym pachniecie. To jest też unisex, więc mogą nosić panie, mogą nosić panowie, natomiast uważam, że
na paniach on będzie pachniał przepięknie. No mówię, ja go uwielbiam i jeżeli lubicie tego typu zapachy ze skórą, z maliną, z różą, z szafranem, ale bardzo ładnie zmiksowane. Później troszeczkę się ten zapach ociepla. Mamy tu fiołek, więc delikatna pudrowość jest, wetyweria. Bardzo, bardzo ładny zapach i też gorąco polecam miłośnikom Byredo Black Saffron. Ja nie mówię, że to jest to samo, absolutnie, natomiast jest to dosyć dobra kopia. Kolejne perfumy również kupiłam w ciemno, to też nie są tanie, bo te wszystkie zapachy, które Wam pokazują, są w różnych cenach, ale więcej jest chyba, no może nie więcej droższych, ale jest kilka zapachów takich dosyć drogich, jeżeli chodzi o marki arabskie. No i tutaj kolejny zapach, który kupiłam, też zwiedziona tym, iż jest to zapach podobny do Damy Bianki Gerżow Casa Morati. Chciałam przetestować ten, no Dama Bianka wiadomo, kosztuje dużo. Teraz może już troszeczkę te ceny spadły, jeżeli chodzi o te zapachy Gerżow Casa Morati, ale na początku one były no, dosyć wysokie i pomyślałam, że w zastępstwie wezmę ten, tym bardziej, że wiele osób twierdziło, iż jest to zapach niesamowicie podobny, a mowa tutaj o perfumach marki Arharamein, które się nazywają Junon Noir. Czarna butelka i zapach jest przepiękny, ja Wam już kiedyś o nich opowiadałam, od razu jak kupiłam i też od pierwszego psiknięcia te perfumy mi się niesamowicie spodobały. Cóż tutaj mamy? Kumkwat. Kumkwat realistycznie pachnie, rzeczywiście na początku jest mocno wyczuwalny, mamy limę, mamy irys, fiołek, jaśmin, konwalię, wanilię, piżmo, drzewo sandałowe i cedr. Perfumy na pewno nie dla każdego. Jest to zapach słodki mimo wszystko, ale nie jest to taki zapach słodki ze sprawą wanilii, chociaż ona też jest i ona też go ociepla. Natomiast jest to zapach słodki za sprawą nut zapachowych, za sprawą owoców, za sprawą kwiatów, które tutaj się znajdują. Tak mi się wydaje. Irys nadaje delikatnej pudrowości, bo jest to zapach pudrowy. Nie jest tak bardzo pudrowy jak jego siostra Junon, ale też ta pudrowość jest. Jest słodko, jest otulająco. Wydaje mi się, że te perfumy są bardziej takie jesienno-wiosenne. Można nosić zimą, chociaż też można nosić latem na takie wyjścia wieczorne. I można nosić latem też w ciągu dnia. Natomiast mówię, jest to słodki zapach, ale przepiękny, gdzie troszeczkę piżma wyczuwamy, troszeczkę drzewa sandałowego, cedru. Fiołek nadaje pudrowości, lima jest bardzo dobrze wyczuwalna. Wyczuwalny jest kumkwat. Naprawdę przepiękne perfumy i te perfumy są zmienne. Tutaj macie pewną zmienność, ale one nie są tanie. Za nie trzeba chyba ponad 200 zł też zapłacić w tej chwili. One nie tanieją, bo jakość rzeczywiście jest rewelacyjna. Więc jeżeli podoba Wam się Dama Bianka Gerżow, a nie chcecie wydawać zbyt dużo, to polecam Wam, bo zapach jest naprawdę piękny i mocno nawiązujący do oryginału. Perfumy, które za chwilę Wam pokażę, to kolejny klon zapachu Parfums de Marly Delina. Ja już miałam kilka klonów, jak kupiłam ten, doszłam do wniosku, że sprzedam inny, bo nie ma sensu, żebym miała kilka podobnych perfum. Zostawiłam te, ponieważ one mi się spodobały dlatego, iż dobrze pachną, pachną drożej niż te, które posiadałam i rzeczywiście ten zapach, jeżeli chodzi o podobieństwo, jest dosyć podobny. Mowa tutaj o perfumach Lady Rosa. Przepiękna butelka, zresztą butelka naprawdę jest niesamowita i zapach, który się znajduje w środku, również bardzo mi się podoba. Od razu zapach przepiękny, nie ma tu alkoholowości, zresztą te wszystkie perfumy, które Wam pokazuję, wybrałam również dlatego, że nie ma tutaj nuty alkoholu, przynajmniej w tych moich butelkach, które posiadam. Wiecie, jak na początku psikniemy czasami i jest alkohol, później dopiero dochodzi nas zapach, to tutaj tego nie ma. Jest to zapach kobiecy, mamy tutaj litchi, rabarbar, bergamotkę, różę, piwonię, cedr, drzewo kaszmirowe i wetywerię. No nic dać, nic ująć, jest to po prostu klon Deliny, czyli inspiracja Deliny Parfums de Marly. Z tym, że te nuty zapachowe, które tutaj Wam przeczytałam, wydają mi się niepełne, bo ja tu wyczuwam gałkę muszkatołową, ja tu wyczuwam kadzidło, których nie ma w nutach zapachowych tych perfum, ale wydaje mi się, że marki arabskie też czasami specjalnie nie podają nut, żeby to nie wyglądało tak, iż jest to taki klon rzeczywiście, podając trochę inne nuty, można wyczuć podobieństwo, może podobne, może niepodobne. Natomiast powiem Wam szczerze, że one są bardzo podobne, bardzo eleganckie. Zapach bardzo dobrze zrobiony, dobrze zmiksowany, drogo pachnie, nie pachnie tanio. No wiadomo, że nie jest to samo co Delina, ale jeżeli chodzi o inspirację, to jest jedna z lepszych, jaką wąchałam. Więc jeżeli Delina Wam się podoba, a nie chcecie wydawać zbyt dużo, to perfumy Lady Rosa na pewno Delinę Wam zastąpią.
Kolejny zapach też nie jest tani, natomiast wart zakupu, jeżeli podoba Wam się Valaya Parfums de Marly. Oczywiście to nie jest to samo, Valaya jest bardziej głęboka, bardziej wydaje mi się taka przestrzenna, bardziej krystaliczna. Natomiast te perfumy bardzo mi się też podobają i mocno ją przypominają, 80, może kilka procent, wydaje mi się, jest tego podobieństwa. A zapach nazywa się Mystic Bouquet i marka Afnan. Butelka przepiękna, już o tych perfumach Wam mówiłam, trochę niebieska, trochę zielona, natomiast zapach też jest śliczny. Do czego bym mogła porównać te perfumy, jeżeli znacie zapach od marki Nihil Eau Claire Narcotic albo Maison Alhambra Narcotic Flower, to jest coś podobnego. Natomiast tamte Narcotic Flower posiadałam i się ich pozbyłam, były bardziej męskie. Natomiast te są bardziej damskie, to jest zapach dla pań. Mamy tutaj brzoskwinię, mandarynkę, bergamotkę, litchi, piwonię, kwiat pomarańczy, mahonię, wetywerię, piżmo, ambroksan, mech dębowy i wanilię. I szczerze Wam powiem, że jak teraz je wącham, to jeszcze bardziej mi się podobają, bo perfumy arabskie z czasem nabierają mocy, nabierają jeszcze ładniejszego wydźwięku, one się macerują i teraz są przepiękne. To tutaj czuję się brzoskwinie na początku, czuję się wszystkie nuty zapachowe, które są podane, bergamotka, mandarynka, czyli pewna cytrusowość, litchi. Ale mamy też piżmo. Od początku to piżmo jest, to jest bardzo ładne piżmo, to nie jest piżmo brudne, nie jest piżmo przytłaczające, ale jednak ta piżmowość w tym zapachu występuje. Potem dochodzą kwiaty, które bardzo ładnie też z tymi owocami jakby są zblendowane. Zapach sam w sobie przepiękny. Nie będę Wam już mówiła też dokładnie, co po kolei się pojawia. Powiem tylko tyle, że one mi się bardzo podobają. Jest to zapach przestrzenny, taki właśnie krystaliczny. Valaya jest bardziej krystaliczna, ale tutaj też ta krystaliczność występuje, taka powietrzność pewna. Pomieszana z piżmem daje taki efekt czystości, też bym tak powiedziała. To jest taki czysty zapach, tak właśnie krystaliczny, tak jak powiedziałam. Więc jeżeli znacie Flair Narcotic, ale przeszkadza Wam ta pewna męskość w tym zapachu, to polecam Wam Afnan Mystic Bouquet, bo te perfumy naprawdę są piękne, kobiece. Nie mają aż takiej dużej mocy, nie mają aż takiej dużej projekcji. Kilka godzin wytrzymują, znaczy projekcja jest krótka, kilka godzin na skórze wytrzymują, ale mogłoby być lepiej. Mam nadzieję, że z czasem jeszcze tej mocy nabiorą, bo stają się coraz ładniejsze, więc jeżeli tego typu zapachy Wam się podobają, to polecam Wam Afnan Mystic Bouquet, bo naprawdę warto. Kolejne perfumy również kupiłam w ciemno, dlatego że na zagranicznym YouTubie kilka osób bardzo dobrze się o nich wypowiadało. No i pomyślałam sobie, że chcę mieć taki zapach, dlatego że one były wymienione jako inspiracja zapachem Memo Sintra. Wiem, jak pachnie Kilian Love Don't Be Shy, zresztą miałam kilka klonów, pozbyłam się ich, mam jeden i mi się podoba. Sintra jest podobna do Kiliana Love Don't Be Shy, ale ma swoje własne nuty zapachowe, które bardziej mi się podobają, bardziej do mnie przemawiają. Zapach tani, niesamowicie. I mowa tutaj o perfumach marki Alba Tania i to jest Nadine. Przepiękna butelka i przepiękny zapach. Od początku jak do mnie dotarły i powąchaliśmy obydwoje z mężem, stwierdziliśmy, że to jest przepiękny zapach. Wiem, że niektóre osoby mówią, bo tu początek jest ciężki, trudny, o tym, że jest to taki syrop na kaszel, że pewna ziołowość tu występuje, taki zapach apteczny, ale ten początek trzeba przetrwać, bo również w Sintrze jest tego typu początek. To jest unisex, więc mogą nosić zarówno panie, jak i panowie. I cóż tutaj mamy? Neroli, petit grain, czerwone owoce, bergamotkę, mleko, kwiat pomarańczy, żywicę, jaśmin, cynamon, różę, pianki marshmallow, wanilię, karmel, piżmo i cedr. Ja te perfumy uwielbiam. Na początku czuję neroli, czuję ten petit grain, bo on chyba daje taki dziwny vibe w połączeniu z neroli, ale za chwilę dochodzi mleko. Ja już to mleko wyczuwam, czyli taka pewna mleczność tutaj się pojawia. No i później, słuchajcie, ten zapach jest zmienny, dzieje się magia, one na włosach przepięknie pachną. Dochodzą właśnie te wszystkie nuty zapachowe, z wanilia i karmel i marshmallow i razem z kwiatami i z owocami tworzą naprawdę przepiękny zapach, także ja Nadine uwielbiam. Ja wiem, że są osoby, którym się te perfumy nie spodobały, natomiast powiem Wam szczerze, że wielu osobom one się podobają i naprawdę powiem Wam, że ten zapach jest tani, bo ja za niego zapłaciłam 99 zł, a naprawdę pachnie drożej. Uwierzcie mi, jest przepiękny. Więc jeżeli szukacie czegoś podobnego, tylko jeżeli chodzi o jakość butelki, to jest taka nie za bardzo, bo już tutaj starły mi się literki, więc no, nie wiem czy na prezent, ale nawet na prezent może dać. Może akurat mój egzemplarz był felerny. W
każdym razie, no ja ten zapach kocham, uwielbiam, jest słodki, odulający, ale z takim pazurem. Nic za nic ująć, uwielbiam. Pamiętacie, był taki mocny hejt, no teraz już troszeczkę jest mniej mowa o zapachu Kilian Angel's Share, ale był taki moment, że wszyscy kupowali inspiracje. Wiele marek arabskich właśnie tworzyło podobne zapachy. Miałam Camre, Latafa Camre, niestety pozbyłam się tych perfum, bo no, nie były dla mnie. One są piękne, wiele osób je lubi, natomiast ja się niezbyt dobrze w nich czułam. Mój mąż też za bardzo nie lubi tego typu klimatów, więc jeżeli ten zapach ma być, to tylko dla mnie, bo on tak średnio za takim profilem zapachowym przepada. Miałam też perfumy od marki Zara, Sun Desert and Sunset, które też zostały zainspirowane zapachem Angel's Share. Natomiast powiem Wam, że już nie chciałam tych klonów, ale perfumy to jest marka Zima, ja nie wiem, szukam tu napisu, w każdym razie one się nazywają Sharaf Blend. Piękna butelka, taki kryształ. Sam zapach uwielbiam. Uwielbiam, po prostu. Czemu mi się bardziej podobają na przykład od Latafa Camre? Dlatego, że Latafa Camre moim zdaniem była bardziej męskim zapachem niż damskim. Tam było więcej piżma, przynajmniej na mojej skórze się pojawiało, tam było więcej alkoholowości. To samo, znaczy w Sun Desert and Sunset nie było piżma i nie było tej alkoholowości, ale tamten mnie jakoś tak bardziej przytłaczał i też wydawał mi się bardziej męski, tym bardziej, że to jest zapach męski. Natomiast tutaj, mimo że unisex, wydaje mi się, że jest to świetny zapach damski na jesień, zimę. Mamy tutaj daktyle, mamy gałkę, szafran, wanilię, tuberozę, pralinę, fasoletonkę, drzewo bursztynowe, benzoes i piżmo. Mimo że jest piżmo, to jego jest no tyle, że mi to nie przeszkadza. Przepięknie podane, przepięknie zmiksowane. Jest to rzeczywiście vibe Latafy Camre, bo to jest zapach podobny do Kiliana Angel's Share. Natomiast one są tak przepiękne, tak kobiece. Ja tu czuję na początku taką szarlotkę z cynamonem wyjętą z pieca. Gdzieś tam w tle stoi wazon z tuberozą, która, z kwiatami, które delikatnie tylko dolatują do nas, więc nie ma tutaj takiej mocnej kwiatowości, ale ta pewna kwiatowość, czyli ten element kwiatowości sprawia, iż te perfumy są damskie. Te perfumy są eleganckie, może nie tyle eleganckie, co przepiękne, otulające, jest taki gourmand, ale taki dobry gourmand, nieprzesadnie jadalny. Nie ma takich aż mocnych tych, wiecie, jadalnych wydźwięków. Natomiast no, przepięknie się nosi, fasoletonka, wanilia, zapach na pewno radosny, na pewno podnoszący na duchu. Bo każdy z nas lubi wypieki, każdy z nas lubi szarlotkę, szczególnie zimą, kiedy jest za oknem no niezbyt świetna aura, warto mieć tego typu zapach. I powiem Wam szczerze, że cieszę się, że go mam, nie oddam, nie sprzedam, będę używać. Kupiłam późno, więc też teraz dopiero będę po te perfumy sięgała. I czekałam też na moc tak tych perfum, bo one były troszeczkę takie słabsze, jak dotarły, teraz są mocne, teraz je bardzo dobrze od siebie wyczuwam, projekcja jest świetna, więc Zimaya Sharaf Blend też gorąco polecam, ale uzbrójcie się w cierpliwość, jeżeli ta moc będzie trochę słabsza, ona z czasem się poprawi. Kolejne perfumy kupiłam dlatego, iż były porównywane do Nishane Ani. Ja bardzo chciałam mieć Nishane Ani, nie wiem, może jeszcze będę miała ten zapach w swojej kolekcji, ale wiecie, że Nishane Ani jest to zapach niszowy właśnie i drogi. Natomiast ja kupiłam inny zapach, kupiłam zapach od marki Latafa, którego jeszcze nie można było dostać tak łatwo jak teraz, bo teraz już jest wszędzie, nawet na Allegro chyba można je kupić. Nie wiem jakie one są, bo moje są mocne, projektujące, ja swoje uwielbiam, ja kupiłam chyba w jakimś zagranicznym, już nie pamiętam, sklepie internetowym, a mowa tutaj o perfumach marki Latafa na Sheet. Inspiracja właśnie zapachem Nishane Ani, które ja uwielbiam. Jest jeszcze jeden klon, jedna inspiracja, Ard al-Zafaran Satwa, które też kupiłam, ale te perfumy nosi mój mąż, dlatego że Satwa jest bardziej męska moim zdaniem. Natomiast Nashid jest bardziej damski. Przepiękne. Przeczytam Wam nuty zapachowe. Drzewo gwajakowe, gałka muszkatołowa, kadzidło, drewno kaszmirowe, drzewo sandałowe. Musi być tutaj wanilia. Nie wiem czemu Fragrantica nie podaje wanilii. Natomiast mi się wydaje, że to są takie nuty zapachowe jak Nishane Ani. Troszeczkę więcej jest tych nut. No wiadomo, z tego względu, że żeby nie pokazać tego podobieństwa, to może Latafa po prostu tych nut zapachowych podała mniej. Kocham ten zapach. Waniliowy, waniliowo-przyprawowy, troszkę drzewny. Naprawdę przepiękny. Ja się bardzo dobrze w nim czuję właśnie jesienią, zimą. Jeżeli nie znacie, to przetestujcie. Nie wszystkim może przypaść do gustu, nie każdemu może się spodobać. Mówię, mój jest mocny, projektujący, od początku taki był, ale słyszałam, że są różne egzemplarze, że mogą być słabsze. Więc jeżeli
Podoba Wam się Nishane Ani. Może to nie jest to samo, na pewno to nie będzie to samo, to nie będzie taka głębia, nie będzie taka jakość, ale jeżeli chcecie mieć coś na podobie właśnie Nishane Ani, to polecam Wam Latafa Nasheed, bo to jest bardzo dobry zapach i wydaje mi się bardziej kobiecy niż męski. Nad kolejnymi perfumami długo nie będę się rozwodzić, nie będę czytała nut zapachowych, mówiłam o nich już wielokrotnie. Mowa tu o zapachu marki Ajmali, to jest Raindrops. Perfumy, które są niesamowicie podobne do Coco Chanel Mademoiselle. Jak mam je na sobie, to naprawdę, uwierzcie mi, ale niektóre osoby, które znają ten zapach, nie wyczuwają różnicy. Wręcz mówią, że naprawdę bardzo dobrze pachną. One mi bardziej przypominają wodę toaletową Coco Chanel Mademoiselle niż wodę perfumowaną. Woda toaletowa jest troszeczkę lżejsza, natomiast nie utrzymuje się tak długo, znaczy też już nabrała mocy, powiem Wam szczerze, że jak stały te perfumy, to już też nabrały mocy, ale ten jest mocarzem, ten się utrzymuje niesamowicie długo, przepięknie pachnie, a kosztuje grosze. Już nawet nie pamiętam, ale chyba jakieś 70 zł za nie zapłaciłam, a może nawet mniej. W każdym razie można je dostać na Allegro, można je dostać w sklepach internetowych, jeżeli lubicie Coco Chanel Mademoiselle, szczególnie wodę toaletową, to jest to bardzo dobry kron i gorąco Wam polecam. Kolejne perfumy też kupiłam w ciemno. Mowa tu o perfumach Maison Alhambra Niche Royal Rouge. Przepiękna butelka i przepiękny zapach. Niektórzy twierdzą, że im się nie podoba, że pachnie tanio, natomiast ja absolutnie tak nie uważam. One są inspiracją zapachu bardzo drogiego od marki Armani Prif, to jest ta seria Prif. Róż Malachit, chyba tak się nazywają. No i ten zapach, powiem Wam szczerze, pachnie przepięknie. Nie znam róż Malachit, więc nie będę się wypowiadać, natomiast znam ten i go uwielbiam. W nutach zapachowych mamy pomarańczę, różowy pieprz, bergamotkę, owoce, liang liang, jaśmin, różę, konwalię, paczulę, drzewo sandałowe, bursztyn i wanilię. Przede wszystkim jest tu tuberoza. Tuberoza przepiękna, ja nie przepadam za taką tuberozą mocno balonową, mdłą. Tutaj jest ona podana naprawdę w sposób rewelacyjny. Mamy też trochę róży. Różowy pieprz jest delikatnie podany. Nie będzie to taki pieprz, który będzie mocno kręcił w nosie, mocno Wam mocno wiercił, jak to się mówi też kolokwialnie. W każdym razie naprawdę rewelacyjny zapach, zmienny. Mamy tutaj ocieplenie, mamy delikatną paczulę, drzewo sandałowe, delikatnie ocieplone wanilią. Trzyma się bardzo długo, utrzymuje się na moich włosach, na ciele. Projektuje naprawdę świetne perfumy za grosze, jeżeli lubicie zapachy z tuberozą, z różą, ale też z powiewem jaśminu, z różowym pieprzem, to gorąco Wam polecam Maison Alhambra Niche Royal Rouge, jako bardzo dobry zapach i tani. Nad tymi perfumami też długo się zastanawiałam, ale postanowiłam kupić, kiedy zobaczyłam, że cena na Allegro to była jakaś taka śmieszna kwota, 110 zł chyba za nie zapłaciłam, kiedyś one były bardzo drogie, dlatego że to była seria Latafa Pride chyba i te perfumy jak wyszły, wszystkie z tej serii Latafa Pride, to były bardzo drogie, natomiast potem te ceny spadły. I mowa tutaj o perfumach właśnie marki Latafa, Tarwa Gold i to jest zapach, który bardzo dużo osób chwaliło, bardzo dużo ma dobrych opinii, nawet bardzo dobrych, zarówno na Fragrantice, jak i na YouTubie, na wielu portalach, że są to świetne perfumy i faktycznie powiem Wam szczerze, że to jest bardzo dobry zapach. To jest inspiracja, przynajmniej tak Fragrantica podaje perfum od marki Yves Saint Laurent Libre, on, wydaje mi się, że bardziej Libre on Tense. I ja Wam powiedziałam kiedyś, kiedy omawiałam ten zapach dla Was, że w końcówce one mi przypominają Mont Guerlain On Tense, faktycznie tak jest, ale one są jak kameleon. Powiem Wam szczerze, że w zależności od pory roku chyba będą inaczej pachniały, bo teraz jak je nałożyłam latem i chodziłam z nimi, to powiem Wam, że one na włosach bardzo długo pachniały mi jak Libre On Tense. Bardzo długo wyczuwalna była lawenda. I bardzo dobrze mi się z nimi je nosiło, dlatego że jeżeli chodzi o oryginalne Libre, to sprzedałam, bo sobie już mówiłam Wam, było mi trochę ciężko z nimi. Jeżeli chodzi o Libre On Tense, nie posiadam, mam próbki, natomiast te nosi mi się wyśmienicie, bardzo ładnie pachną. Niektóre osoby pytają właśnie, co to za zapach, więc wydaje mi się, że za taką cenę są to rewelacyjne perfumy, warto się nimi zainteresować, jeżeli lubicie tego typu klimaty jak Libre On Tense czy Mont Guerlain, bo potem one trochę te Mont Guerlain właśnie w końcówce przypominają. Natomiast bardziej, chyba dłużej pachnie podobnie jak Libre On Tense. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to mamy tutaj lawendę, bergamotkę, kwiat pomarańczy, jaśmin, wanilię, bursztyn i wetywerię. Natomiast zapach, mówię, jest dobry, pachnie bardzo dobrze, pachnie drogo, warto się nim zainteresować i dałam go jako jeden z 15 bardzo dobrych zapachów w mojej kolekcji. Świadczy to o tym, iż jest to zapach naprawdę dobry.
Przede mną ostatnie perfumy, biłam się z myślami, które wybrać, bo naprawdę był to ciężki wybór, bo mam dużo dobrych perfum i te, które zostały, też lubię. No ale coś trzeba było wybrać, więc postanowiłam, iż wybiorę zapach, który według mnie jest też przepiękny, chociaż nie dla każdego. A mowa tutaj o perfumach marki Armaf, Clair de Nuit Intense. Ja te perfumy kupiłam też po długim czasie zastanawiania się nad nimi. Na początku, jak do mnie dotarły, mam już je też tak koło roku, a może dłużej, to nie były takie mocne jak teraz. Natomiast teraz one nabrały mocy, one się stały zupełnie inne, bardziej głębokie, bardziej takie nasycone. Jest to zapach nie dla wszystkich, dlatego że one są inspiracją zapachem Toma Forda Noir de Noir, więc jeżeli ktoś lubi tego typu perfumy, to te może kupić. Natomiast jeżeli Wam się takie klimaty nie podobają, to absolutnie po nie nie sięgajcie. Bo jest to zapach gotycki, jest ciężki. Ja uwielbiam paczulę, dlatego mnie paczula nie przeszkadza. Tu jest paczula gęsta, troszkę ziemista, troszkę pleśniowa. Ona jest przepięknie podana. Naprawdę, jak na zapach arabski, ta paczula jest przepiękna. Mamy tutaj takie nuty zapachowe jak różę, szafran, geranium, gałkę, pieprz, fiołek, kminek, paczulę, ud, wanilię i bursztyn. One mi się bardziej podobają niż Tom Ford Noir de Noir, dlatego że tu jest więcej wanilii. Te perfumy są ciepłe, otulające. Mimo że ciężkie, to są przepiękne. To nie jest zapach na teraz, to nie jest zapach dla młodej dziewczyny, tak mi się wydaje, tylko dla pani dojrzałych. Bardziej na zimę, bardziej na jesień, na wieczorne wyjścia. Czy do pracy, nie wiem. Ja mogę nosić je cały dzień, natomiast są osoby, które no, nie lubią tego typu perfum. Piękny, otulający, róża jest gotycka, ciemna, taka nasycona, taka wiecie, aż może bardziej w czerń wpadająca niż bordowa. Naprawdę przepiękny zapach, bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze zmiksowany, świetnie się nosi. Troszkę czuje się tu przyprawowość, czuje się delikatną pudrowość ze sprawą fiołka, no zapach obłędny, naprawdę gorąco Wam polecam. Jeżeli lubicie tego typu klimaty jak Noir de Noir, Toma Forda, Coco Noir od marki Chanel, chociaż te są, wydają się troszkę bardziej mroczne, to gorąco Wam polecam, bo to jest naprawdę kawał dobrych perfum, a można je dostać za niewiele ponad 100 zł. Tych perfum było sporo, trochę się nagadałam, to już wszystkie, które chciałam Wam przedstawić. I to są rzeczywiście takie perfumy, które bardzo lubię na sobie nosić. Sprawiają mi ogromną radość. Uważam, że mimo, że kosztują niewiele, no jedne są droższe, drugie tańsze, to pachną naprawdę dobrze. Więc wszystkie te, które Wam pokazałam, są jednymi z lepszych w mojej kolekcji, jeżeli chodzi o zapachy arabskie. No i cóż, to już wszystko, kochani. Żegnam się z Wami do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć!